Nie chciałem już nagrywać vloga o kibicach, bo ostatnio już było. Ale doszło kilka nowych rzeczy. A że do Gonzalo Fejo w Legii odniósł się już chyba każdy możliwy dziennikarz, to uważam, że i tak temat kibiców jest lepszym pomysłem niż kolejna rozprawka o tym, że Fejo to jest ten gość z podstawówki, co jechał na piątkach z matematyki, ale że na WF-ach szarpał kolegów, to kończył z zachowaniem nieodpowiednim. A sprawy kibicowskie dostarczyły nowych tematów. Zapraszam. W internecie pojawiło się ostatnio takie pismo z polskiej policji, która zaprzecza, by Wisła Płock, oczywiście zakazująca wstępu na swój stadion kibicom Wisły Kraków, wydała negatywną opinię na temat ich udziału w tym meczu. Mało tego, policja informuje, że klub Wisła Płock nie prowadził z nią w tej sprawie żadnej korespondencji, a ona sama nie uznaje spotkania pomiędzy tymi zespołami za imprezę masową podwyższonego ryzyka. Jako że nie kryłem się nigdy ze swoją opinią w tej sprawie i ten nieformalny zakaz dla Wisły uważam za pełen hipokryzji, Paru ludzi oznaczyło mnie pod postem, bym zerknął i się tym zajął. No to napisałem do pzpn z prośbą o wykładnię, czy Wisła Płock może w takich warunkach zakazać wejścia kibicom Wisły Kraków. W takich, czyli bez żadnej opinii policji, na podstawie własnej oceny, że ten mecz stwarza niebezpieczeństwo dla osób obecnych na stadionie. I dostałem odpowiedź kompletnie pozbawioną odniesienia się do mojego pytania. Zespół będący gospodarzem na mocy uchwały PZPN, to jest uchwały numer bla 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 nieistotne, ma prawo nie przyjmować zorganizowanej grupy kibiców drużyny, klubu gościa na podstawie decyzji właściwych podmiotów państwowych lub samorządowych, organów dyscyplinarnych oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy istnieją realne, udokumentowane przesłanki wskazujące na możliwość zaistnienia zagrożeń dla bezpieczeństwa uczestników lub przebiegu meczu. Jeśli chodzi o procedurę określoną w uchwale, o którą pyta pan redaktor, to nie zakłada ona. Dodatkowej zgody PZPN. W przypadku zaistnienia przesłanek wskazanych w uchwale, klub, jako organizator danego meczu, może podjąć decyzję o nieprzyjmowaniu kibiców klubu gościa. Odebrałem tego maila i myślę sobie. Że przecież to się w ogóle nie odnosi do konkretnego zapytania o ten konkretny przypadek. Pytałem o Wisłę Płock, która nawet nie wysiliła się, by spytać policję o opinię i jak konkretnie to się ma do uchwały, z której wycinek dostałem, a której treść zdałem przecież już wcześniej. Napisałem więc do PZPN-u ponownie i dostałem taką odpowiedź: Jeśli chodzi o procedurę określoną w uchwale, o którą pyta pan redaktor, to nie zakłada ona dodatkowej zgody PZPN. W przypadku zaistnienia przesłanych wskazanych w uchwale, klub jako organizator danego meczu może podjąć decyzję o nieprzyjmowaniu kibiców klubu gościa. Czyli prawie to samo. Różnica właściwie żadna. Tydzień temu, jak nagrywałem przemowę, mówiłem, że w PZPN tak na moje oko dominuje w tej sprawie niedasizm. Teraz to już właściwie nie mam wątpliwości. PZPN nawet nie chce zająć się tą sprawą na poważnie. Pewnie by wolał, żeby prezesi kolejnych klubów wpuszczali kibiców Wisły, bo to zawsze jeden problem mniej. Tyle że jak nie wpuszczają, to w sumie też okej okay i pora na CSa. Zasłanianie się sztywnymi przepisami oraz brak realnych działań w tej sprawie, choćby próba interwencji, gdy Czarno nabiałem widać, że Wisła Płock podjęła decyzję. Bo tak, bo, bo sobie sama tak postanowiła i nie potrzebowała zawracać sobie dupy jakimikolwiek konsultacjami, jest szczytem. Nie da Swoją drogą prezes Wisły Płock pan Piotr Sadczuk, udzielił wywiadu Mateuszowi midze z TVP Sport, w którym no, powiedzmy, postawił na szczerość. Wywiadu, z którego wynika dość jasno, że to ogon kręci psem, że grupy kibicowskie trzymają prezesów klubu, nie powiem za co. Znaczy ja, my, właściwie my, to wszystko wiedzieliśmy, więc treść wywiadu nie jest jakoś mega zaskakująca. A zaskakująca jest tu szczerość, bo do tej pory żaden z prezesów tak otwarcie nie potwierdził, że w starciu z Kubatymi to nie ma nic do gadania. Bo Piotr Sadczuk mówi tak, znaczy się najpierw Mateusz Miga pyta, skąd ta decyzja, że nie w Wypuszczacie grupy zorganizowanej kibiców Wisły Kraków. I odpowiedź. To nie jest pytanie do mnie tak naprawdę. Jak pan doskonale wie, nikt nie wpuszcza kibiców Wisły Kraków. Do Krakowa, na Wisłę też nie przyjeżdżają żadne grupy zorganizowane. Doskonale sobie wszyscy zdają sprawę dlaczego i czym to jest spowodowane. I tyle w tym temacie. Ja po prostu nie mogę wyłamać się z pewnych tematów. To nie jest do załatwienia na linii Wisła Kraków-Wisła Płock. To są sprawy kibicowskie i nie dotyczą Wisły Płock zupełnie. Nie rozumiem więc skąd taki szum. Ja mam związane ręce i nie mogę podjąć innej decyzji. Więc Mateusz później dopytuje, kto prezesowi te ręce związał, ale pan Sadczuk nie odpowiada nic poza tym, że to sprawy kibicowskie, a w pewnym momencie wypala, że jemu kibice nic nie kazali, ani nic nie zabronili, ale zakazał, bo wszyscy zakazują. Znaczy, nie powiedział tego wprost, ale z jego wypowiedzi wynikało to dosyć jednoznacznie. Czyli Wisła Płock podjęła decyzję przy braku oparciu jej o cokolwiek. O cokolwiek. W uzasadnieniu napisał, że Wisła Kraków brała udział w zamieszkach, podczas których zginął kibol innej drużyny, a już została... Zostawiając nawet to, że Wisła była zaatakowana w tamtym zdarzeniu, w dokładnie tych samych zamieszkach brali udział kibole Zagłębia Sosnowiec, ale ich na wcześniejszy mecz wpuszczono Igit. To jest dla mnie coś niepojętego, że PZPN nawet nie wysila się, by tutaj wejść i powiedzieć: hola, hola, coś tutaj nie gra. Ja rozumiem, że są przepisy, które dają wielkie pole manewru, co samo w sobie jest absurdalne, bo raczej przepisy powinny je ograniczać. Ale jest też logika. PZPN powinien wybrać się do Wisły Płock i powiedzieć: Wisło Płock. Wytłumaczcie się, bo w takim razie zaraz klub X podejmie sobie decyzję o niewpuszczeniu kibiców klubu Y innego niż Wisła Kraków. Bo tak, bo sobie uzna, że a w sumie co będziemy ich wpuszczać, skoro wystarczy napisać tak jak Wisła Płock, że naszym zdaniem będzie niebezpiecznie. Bez żadnej podstawy, bez żadnej opinii. I tu też pora na CSA. Inna sprawa jest taka, że kibice Wisły czasami nie pomagają samym sobie. Nie chcę tutaj nic relatywizować, ale na przykład ta oprawa, choć zaznaczę, że mega podobało mi się, jak naprawdę wielu kibiców Wisły w social mediach tę oprawę krytykowało. To jest naprawdę budujące, że jednak wśród nich samych istnieje wysoka świadomość, co dla Wisły jest dobre, a co szkodliwe w jakimś konkretnym czasie. No ale fakty są takie, że ta oprawa się pojawiła i ta druga, choć jestem przekonany, że mniejsza część pisała jakieś bzdury, że to zabawne albo że to przecież wycinek z Koziołka-matołka? No nie, ludzie, jak chcecie zerwać z ładką ekipy biegającej ze sprzętem za rywalami w innych barwach, to nie dajecie oprawy sugerującej, że biegacie ze sprzętem za rywalami w innych barwach. Dość proste. Bo co innego ta oprawa pokazuje? Że jest wyjęta z prawdziwego koziołka-matołka? No ale co pokazuje? Bo przecież oprócz tego, że jest z bajki, to jakiś przekaz chyba zawiera, czy nie. Jak nie zawiera, a chodzi tylko o pokazanie samej bajki, to dajcie następnym razem screenshota z losowej sceny z Psiego Patrolu i dobra jest. W czasie, gdy walczycie w PZPN o jakieś wyższe dobro, jakim jest zniesienie zakazu wyjazdowego na finał Pucharu Polski, pokazujecie, że bieganie z toporkiem to w sumie może być zabawne. Haha, toporek, haha, ucieczka przed nim, haha, zabawne w opór. I to nie jest tak, że jak Wisła zrobiła oprawę, to nagle wszyscy hur dur, skoro Wisła to trzeba w nią ponapierdzielać. Bo to też widziałem u niektórych. Wisła naprawdę nie leży w centrum świata. Jak Krakowia zrobiła typa trzymającego urwaną głowę znaną z symboliki ultrasów Wisły, to polski internet został zalany hasłami, jakie to jest skrajnie pojedbane. I słusznie, bo o podbanych oprawach trzeba mówić, że są pojedbane. Jak w Warszawie przednarodowym pojawił się transparent ze słowami, że 2 maja będą łamane krakowskie kości, to krytyka wylewała się zewsząd. Niektórzy kibice Wisły twierdzili po oprawie z Koziołkiem, że gdyby zrobiła ją Legia, to byłyby zachwyty. A za przeproszeniem gówno prawda. Reakcje byłyby identyczne, bo symbolika z odcinaniem głowy jest porwana niezależnie od szerokości geograficznej. Poza tym, zawsze te domysły, jakby Legia zrobiła. Dziwnym trafem Legia nie robi. Legia na moje oko w ostatnich latach robiła oprawy uderzające w UEFA lub wyzywające UEFA, a jak na zakończenie fazy grupowej Ligi Konferencji na totalnej grubości wyskoczyła Spiro wiedząc, jak to się skończy, patrząc na grubą kartotekę z przeszłości, to sam pisałem teksty, jak absurdalnym jest odmrażanie sobie uszu na złość babci. Warszawie walną czasem po oczach antynazistowską oprawą wspominającą rok 1944, albo z tym klękaniem, gdy przyjechało Lester i było wiadome, że uklękną przed meczem. Ale nikt tam nikogo z siekierą nie goni. Więc przestańcie z tym, jakby nalegi. Jak będzie coś takiego nalegi, to wtedy będzie też krytyka. Ale cieszę się, że kibice Wisły wejdą na Narodowy z kilku powodów. Raz, że widowisko lepsze, dwa, że uważam to za sprawiedliwe, skoro kiedyś na finał zawieszono karę Lechowi, a tutaj Wisła nawet nie miała okazji, by odcierpieć swoją. Inna sprawa, że uważam, że powinna w kolejnym sezonie to zrobić we wcześniejszych rundach, jeśli losowanie zdecyduje, że gra na wyjeździe. Żeby jednak jakaś kara za to wrzucanie raz była. No i trzeci powód, że wreszcie się przekonamy, że wszyscy się przekonają czy te wyjazdy Wisły to jest coś niebezpiecznego, czy jednak nie? Bo jeśli Wisła coś odwali, to nie wierzę, że zachowa się przy niej choć jeden neutralny obrońca. Krzyżyk na drogę i, i do widzenia. Sami sobie walczcie o wasze wyjazdy. Ale jeśli nie odwali, to jestem ciekaw, jak będą tłumaczone te względy bezpieczeństwa, na które dziś powołują się prezesi klubów i jak wtedy zareaguje PZPN. Swoją drogą super te względy bezpieczeństwa, skoro nie udaje się przed własnymi kibolami chronić własnych piłkarzy. Kiedyś wlegi piłkarzom Wypłacano liście, co poskutkowało odejściem z klubu Lukiniasa i Emrelego. A teraz zagłębia Sosnowiec. Wracam do tego, bo wywiadu udzielił Aleksander Hackiewicz, który opisał sytuację tak. Mogę potwierdzić, że około 25 ludzi przyszło na trening i nas zaatakowało. To prawda, że ten cios był wystarczająco poważny. Dla mnie to był szok. Ta hołota pytała, kto nie strzelił karnego, kto dostał czerwoną kartkę. Oni nawet nie znają piłkarzy. Jesteście takimi prawdziwymi fanami, a nawet nie znacie piłkarzy? Czujecie to? Michał Janota nie strzelił karnego, więc dostaje w ryj. Bo zapewne Janota zrobił to specjalnie Spudłowałby cała Polska śmiała się z Zagłębia Sosnowiec Ludzie, którzy myślą tymi kategoriami Muszą mieć trociny zamiast oleju w głowie A pozwala się im rządzić Pozwala się im wejść na trening Jeśli mają taką ochotę Pozwala się im zastraszać prezesów klubu Jeśli ci nie spełnią ich żądań I wszyscy w środowisku czują się bezsilni Gdzie my w ogóle żyjemy? Dalej w tym samym wywiadzie Tylko mówi Michał Zalewski, Czyli były dyrektor sportowy Zagłębia Powiedzieli mi spójrz dalej na Białoruś do Ukraińców krzyczeli, że mają się dalać na Ukrainę. Walencji i Remiemu powiedzieli, że nie ma miejsca dla czarnych. Krzyczeli, że powinni grać miejscowi piłkarze z Sosnowca. Wyzywali też Gabriela Kryjejczyka. Dalej do Gliwic, co tutaj robisz. Czyli wszyscy mają sprzeć tylko nie oni. Tylko oni, osiłki w maskach, mają znaczenie w Sosnowcu, to oni są klubem. Teraz to się zdarzyło w zagłębiu. Zaraz zdarzy się pewnie gdzieś indziej. I znów przejdziemy dalej, jak gdyby to było coś normalnego. Policja znów nie wykryje sprawców. I tak to się będzie toczyć. Brakuje tylko, by policja czy jakiś urzędnik podjął decyzję, że skoro Kibole z Warszawy zapowiadają łamanie krakowskich kości, to my grzecznie i potulnie wydamy negatywną opinię o udziale kibiców Wisły w finale na Narodowym, zamiast wykonywać swoją robotę i zapewniać bezpieczeństwo. Sponsorem naszego kanału jest niezmiennie Superbet. Zakładów na ustawki kiboli w ofercie co prawda nie ma, ale można za to zgarnąć bonus 200 zł za gola wybranej drużyny w meczu Raków-Legia. Wystarczy w Superbecie założyć konto używając kodu SUPERGOL pod warunkiem, że jest się pełnoletnim graczem oraz że gra się odpowiedzialnie. Dziękuję.